Jaka jest ulubiona gra zespołowa mieszkańców Krosnoodrzańskiego? Oczywiście siatkówka. Od kilku tygodni nie ma weekendu, żeby na boisku do piłki plażowej nie spotkali się fascynaci tej gry. Była radnica, było retno. Przyszedł więc czas na stary Raduszec. To powrót do tej tradycji, bo tu w Raduszcu te turnieje kiedyś siatkówki plażowej się odbywały przez różnych organizatorów, a teraz z powrotem wracamy i już chcemy, żeby to na stałe zagościło do kalendarza imprez. W turnieju wzięło udział 11 drużyn, 6 zespołów męskich i 5, w których grały tylko panie. Warto brać udział, gdy ćwiczy się kondycję, koordynację, grę zespołową. I co jeszcze? Przede wszystkim ma się przepływ świeżej adrenaliny i endorfin. Podczas turnieju piłki siatkowej w Starym Raduszcu triumfowało Kruszywo Raduszec. Na kolejnych miejscach uplasowali się zawodnicy zespołów Giby, Mikasa i Znicz Leśniów. Ale siatkarskie emocje to nie wszystko. Uczestnicy turnieju i kibice, którzy tłumnie stawili się, aby dopingować swoje drużyny, mogli spróbować swoich sił w biegu w labiryncie. Wydaje się to bardzo proste, ale niestety wymaga jednak pomysłu, szybkości, spostrzegawczości. Takie bieganie, jak się okazuje, jest dobrym pomysłem zarówno dla młodszych, jak i starszych. Dzieci to jest forma zabawy, próbują dzieci z rodzicami, a później dorośli rywalizują między sobą. Zabawa dla wszystkich była więc przednia. Biegło się super. Najpierw przetestowałam labirynt, a potem brałam udział w zawodach, no oczywiście. Sukces z medalem, z nagrodą. Świetnie można się bawić tak, z takim, z labiryntem takim. Warto biegać dla zdrowia. Już jutro, czyli 21 lipca, odbędzie się w Osiecznicy letni młodzieżowy turniej piłki siatkowej. Serdecznie zapraszamy.